Co byś zrobił, jakby Ci się Pan Bóg teraz tak nagle objawił? Znasz tą historię z katechezy? No, jaką? Jak chyba siostra zakonna, czy pani katechetka poprosiła dzieci, żeby napisały Co by się stało, gdyby tak jak Maryi im się objawił Archanioł? I ja się odpisał Ja bym się chyba... Słyszałem, słyszałem. Byłoby ciekawie. A tu chodzi, żeby po prostu uwierzyć. A tu chodzi o to, żeby uwierzyć, dokładnie. Bardzo dużo się dzieje w tym tygodniu. Przechodzimy z takiej strony Pana Boga, który mówi do nas, na drugą stronę. Co teraz człowiek na to, co Pan Bóg powiedział? Czyli odpowiedź człowieka na objawienie. Widzę, że już używasz tych zwrotów z katechizmu. Tak, można by było powiedzieć inaczej, że po prostu zaczynamy temat wiary. No i jak się do wiary zabrać? Posłuszeństwo wiary. Mam to, mam to napisane, ale zanim do tego posłuszeństwa. Może przypomnę to co katechizm mówi na początku. Myśmy to już powiedzieli. Wiara to odpowiedź człowieka, ale odpowiedź woli człowieka i, I rozumu rozum, człowieka. Wola i rozum. No posłuszeństwo wiary na tym polega, że człowiek odpowiada na objawienie Boże rozumem i wolą, czyli cały człowiek odpowiada, całym sobą, byśmy powiedzieli. Dlatego sobie to podkreśliłem, wynotowałem, bo no bo to jest trudne, no nie? Użyć sformułowania i to na samym początku, mówiąc o wierze i powiedzieć, że wiara w chrześcijaństwie polega na posłuszeństwie wierze, albo inaczej jest nazywana posłuszeństwem wiary. Panu Bogu. Ta odpowiedź, no nie Panu Bogu, posłuszeństwo wiary. No, posłuszeństwo to jest takie słowo, które dzisiaj. budzi ogromne kontrowersje, wątpliwości, emocje. emocje. No, bo posłuszeństwo czasami jest wobec tego, z czym się nie zgadzam, albo gdzieś wewnętrznie w środku mam jakieś inne zdanie, swoje, a tu nagle mam być posłuszny, bo co? Tak, dokładnie. I, i ja do tego dotarłem, że katechizm tak to mówi, bo Pan Bóg cię o to prosi, bo jak już chodzisz z, z nim w relację. To on cię do tego zaprasza i mówi, bo ja tak to widzę. I teraz pytanie, czy ty też tak to chcesz widzieć i czy chcesz być posłuszny moim słowom? Czy chcesz być posłuszny mojej woli, mojej wizji? Można może od innej strony do tego podejść, że posłuszeństwo to dać posłuch temu, co mówi Pan Bóg. No nie? Tak pozytywnie. I właśnie pozytywnie. o tym pomyślałem, żeby posłuszeństwo nie kojarzyć z, tym, z czymś, co muszę zrobić, tylko z czymś, co mogę zrobić. Mogę zrobić tak, że mogę być posłuszny. Czyli mogę posłuchać tego, co Bóg mi dał w objawieniu, i przyjąć to, no nie? Posłuchałem i, i można powiedzieć, za naszym językiem, usłuchałem. nie? Posłuchałem tak, i usłuchałem. Dokładnie. Taka gra słów, ale fajna. No Mi z tym pozytywnym obrazem wiary kojarzy się ten przykład, który często powtarzam. Potraktuj wiary, jeżeli wiara jest z tym ołówkiem, z gumką, to nie pasz na tą gumkę, co ci wiara zabrania, tylko pasz na ten rysik, co z wiarą możesz w życiu pięknego stworzyć, namalować, naszkicować. No, to jest, to jest taki dobry przykład, prosty i, i, i jasny. Powiedzmy, że przyjmiemy to posłuszeństwo wiary. No to pytanie jeszcze jest takie, jeżeli jest wiara, jeżeli to jest coś, co ma mi pomagać realizować swoje życie, budować to swoje życie, to chyba największym problemem nawet nie jest to posłuszeństwo wierze, tylko kwestia mojej wolności. I powiem też, w odnośnie do czego to jest, że jak potem. Czyta się katechizm odnośnie wiary, to ja teraz przeskoczę tę te kwestie, że wierzymy w Boga, w Chrystusa i w Ducha Świętego, mhm. bo to powiedzmy, że w wierze chrześcijańskiej jest dość oczywiste. Natomiast tam jest jeszcze potem tak dość mocno wypunktowane, i, i na pierwszym miejscu jest, że wiara to jest łaska, czyli że wiara to jest coś, co Pan Bóg daje człowiekowi. No i teraz pytanie, czy ta moja odpowiedź, to moje posłuszeństwo z jednej strony jest jeszcze wolnością, czyli czy ja mogę odrzucić tą łaskę. Ja to, ja to tak rozumiem. A z drugiej strony, czy może być taka sytuacja, że człowiek nie dostał łaski wiary? Nie to ja to rozumiem tak, że to jest jak zaproszenie na, na ślub, na wesele. Każdy jest zaproszony do wiary. Każdy. I to jest ta łaska, to jest ten pierwszy krok Pana Boga, ten dar życia, to pragnienie Boga w tobie. To, że Ty szukasz kogoś, kto odpowie na Twoje pytania o szczęście, o wieczność. I to jest to zaproszenie. I teraz możesz zatem pójść, a możesz się zblokować i odrzucić. No to, to jest dobry przykład. Czyli zaproszenie, że to, że wiara jest łaską, to jest zaproszenie Pana Boga do nas. No to potem jest dalej, że jest akt woli człowieka. Tak. No i teraz pytanie jest kolejne, jeżeli załóżmy, że odczytałem w jakiś sposób że Pan Bóg mnie zaprasza do, do relacji z sobą, bo usłyszałem jakieś kazanie, bo przeczytałem coś gdzieś w internecie, bo z kimś porozmawiałem, bo ktoś na przykład spotkałem kogoś, kto w niedzielę szedł na Eucharystię niedzielną i, i, i zaczęło się gdzieś tam pytanie pojawiać, co z Panem Bogiem w moim życiu, to teraz jak zbudować ten akt człowieka, jak zbudować to, że ja się na to zgadzam. No to przecież po to są te podcasty, to, to pójdziemy moim zdaniem rozdział w rozdział i analizując wyznanie wiary dowiemy się w co wierzymy, potem są sakramenty, czyli konkretnie nasze odpowiedzi, nasze uczestnictwo w życiu Kościoła, które zarazem jest odpowiedzią, odpowiedzią wiary, no i później będzie też modlitwa ojczyna, która bardzo nam pokaże te obszary, jak ta nasza odpowiedź się realizuje. No, to, to jest piękne. No nie? To już jest takie, że tak powiem, wyjście do przodu, ale ja bym jeszcze podrążył temat, bo jeżeli, no powiedzmy, że faktycznie gdzieś się to we mnie rodzi, może nawet mam takie pragnienie, że, że chciałbym tą wiarę, bo czasem można spotkać takiego człowieka, że ktoś mówi, że ja bym chciał wierzyć. Mhm. Ja bym chciał wierzyć. To co jest mi potrzebne, co ja muszę odkryć, żebym mógł zrobić taki krok wiary? Trudne pytanie. To może inaczej jeszcze, bo może to, to nie jest takie precyzyjne. Bóg się mi objawił. Mówiliśmy o tym przez dwa odcinki tak naprawdę, no nie? Mhm. Objawił się mi w tradycji Kościoła, objawił mi się w Piśmie Świętym. Mam jedno i drugie, mogę do tego sięgnąć, mogę się w to wsłuchać, mogę dać temu posłuch, czyli posłuszeństwo wiary, przyjmuję to jako swoje. Ale żebym to mógł zrobić? No to musi być moje chce, czy ja chcę w to wejść. Moja, moja decyzja, osobista decyzja. Tak, ale co jest za tą decyzją? Co jest w tej decyzji potrzebne? Albo co jest potrzebne, żeby ta decyzja faktycznie się pojawiła? Bo to jest klucz tak naprawdę do, do tego, że człowiek w odpowiedzi na łaskę wiary buduje relację z Panem Bogiem? Można powiedzieć, że człowiek. To widzi, może to inaczej, jest może będzie prościej. Powiedzmy, że ja ci przychodzę do Ciebie opowiedzieć ci historię, która się wydarzyła dzisiaj. I opowiadam o, o zdarzeniu, opowiadam szczegóły tego zdarzenia, i tak dalej. Dlaczego ty mi wierzysz albo nie wierzysz? Dlaczego byś mi uwierzył, gdybym ci coś opowiedział? Zaufanie, bo ci ufam. Bo mi ufasz. Żeby o nie to, to mi chodzi. Chodzi mi o to słowo, o zaufanie. Że Bóg musi stać się kimś, kto jest godny zaufania. Pytanie jest tak naprawdę na początku drogi wiary, bo tak naprawdę stajemy z katechizmem na początku drogi wiary człowieka, jak odkryć to zaufanie? Jak zbudować w sobie taką postawę zaufania, że Pan Bóg mi dał słowo. No nie? Powiedział mi, że jest tym, który stworzył wszechświat, jest tym, który stworzył mnie, jest tym, który stara się mnie zbawić, chce zbudować ze mną relacje, chce mnie doprowadzić do wieczności, gwarantuje mi ziemię obiecaną, która jest niebem. I teraz odpowiadając wiarą na to, dając temu posłuch, stając się posłusznym, ja potrzebuję zaufania. Czyli muszę zaufać, że to, co Pan Bóg powiedział, jest prawdziwe. Do czego zmierzam? Że cały problem z wiarą, z tym aktem wiary, z tym pierwszym krokiem w ogóle, tak naprawdę zbudowany jest wokół dwóch słów. Jedno to jest zaufanie, a drugie to jest prawda. Czy ja jestem w stanie uznać, że to, co mówi Pan Bóg, jest prawdziwe? Bo jeżeli uznam, że to jest prawdziwe, to następnym krokiem jest takie, że mogę temu zaufać. I dlatego katechizm chyba potem zaraz pokazuje wiarę jako, jak gdyby, w, w relacji do rozumu. Tak, wiara szuka zrozumienia. Wiara jest szuka zrozumienia, a rozum szuka wiary, bo to już jest właśnie przestrzeń prawdy, bo ona jest potrzebna do tego kroku. Tak, przypominam sobie teraz to zdanie, że szukając Boga można minąć się z prawdą, ale szukając prawdy nigdy nie miniesz Wiesz się z Bogiem. z Bogiem. Dokładnie i oto... O to mi chodzi, bo to jest tak naprawdę, jak się wchodzi w tą y, taką podstawową y, płaszczyznę wiary, gdzie jest ten taki pierwszy akt, to tak naprawdę jesteśmy na płaszczyźnie prawdy. Jeżeli tyle się ugadaliśmy o tym objawieniu, pokazaliśmy je i tak dalej, posłuchaliśmy tego, co Bóg mówi, w jaki sposób mówi, na czym to jest oparte. Z jednej strony tradycja Kościoła, apostołowie, z drugiej strony Słowo Boże, kanon pisma świętego, mhm. to teraz. Pytanie jest przy tym podejściu do wiary o to, czy ja jestem w stanie uznać to za prawdziwe. Bo jeżeli uznam to za prawdziwe, no to wtedy zaczyna się już pytanie takie bardzo konkretne: to co teraz z tą prawdą zrobisz? Tak. Idziesz czy nie? To wiesz, to co mówisz, ma głęboki sens, bo sobie zróbmy skok w Ewangelii do momentu, jak Jezus się objawia w wieczorniku. I ta postawa Tomasza, która bardzo często symbolizuje nas, nie? nie widziałem, trudno mi uwierzyć, trudno mi uznać to za prawdę, że Jezus zmartwychwstał, skoro go nie widziałem. A w świecie wiary my przecież bardzo wiele rzeczy uznajemy za prawdę, bo tak nas pouczyli apostołowie, tradycja, Kościół, i, i to jest ogromny problem. Faj faktycznie masz rację. Czy ja dzisiaj to uznaję za prawdziwe, prawdziwe. za prawdę? No, czy temu ufam? Bo katechizm mówi bardzo, tak prosto bym powiedział, że gwarantem tego, że to jest prawdziwe, jest Pan Bóg. Jest Bóg, tak. Tylko, że to jest, że tak powiem... Tu jest to ale... tylko posłuszeństwo, jest jak jest. <laughs> jest jak jest, no nie? Pan Bóg tak powiedział, więc to jest prawdą. Tylko, że co w momencie, kiedy ja jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby Pan Bóg mówił od razu tak w oczywisty sposób do mnie. Tak, widzisz, trzeba to, jak to mówili w internecie, połączyć kropki. Połączyć kropki, <laughs> no właśnie. <laughs> więc... Warto może iść na taki poziom yy, i zobaczyć ilu miejscach my w ciągu dnia uznajemy coś za prawdę tylko dlatego że ktoś to mówi, kogo nawet położymy nie znać. No to, to pamiętasz katechezy robione w szkole, nie? Co jest po drugiej stronie księżyca, do niedawna nie wiedzieliśmy jak wygląda już nie mówiąc o płaskoziemcach. Ale nawet takie proste rzeczy, że ktoś mi coś mówi, ktoś coś opowiada, ktoś przekazuje informacje, ktoś podaje coś. My to przyjmujemy. Jakby to była prawda. W, większość naszej wiedzy jest oparta o to, że nie widziałem sam, ale to przyjmuję. I teraz, do czego ja zmierzam, że to wcale nie jest taki problem przyjąć, że Pan Bóg coś powiedział i że to jest prawdziwe. To z czym jest problem? Dużo łatwiej jest nam, no bo nie powinno być, skoro dużo łatwiej jest nam przyjąć, że osoba, której nie znam coś powiedziała w telewizji, ja wierzę, że tak jest. No, no tak i? No to skoro Pan Bóg coś powiedział, no to czemu tu mam problem przyjąć? Ten tej osoby też nie znam. Nie wiem, czy coś się wydarzyło. Powiedziała tak tylko. No i tutaj w grę wchodzi autorytet. A nie jest tak, że cały świat dookoła próbuje zepsuć autorytet Boga, autorytet Jezusa i pokazać, że to, co On mówi, wcale nie musi być prawdą. Że to zamiast Boga mówi ktoś inny, kto sobie to wymyślił i tylko się podpisuje Panem Bogiem. No to już jest jeszcze, jeszcze taka inna, inna perspektywa. No bo zastanawiam się, mnie to naprawdę trapi, jak Człowiek staje wobec tego, co powiedział Pan Bóg. No to gdzieś musi być coś, co sprawia, że ja to potrafię przyjąć jako prawdziwe. No, Ale pamiętasz ten nasz eksperyment na pielgrzymce pieszej do Częstochowy? To była jedna z konferencji. Jesteśmy w Gierałtowicach i też mówiliśmy o wierze, o zaufaniu i tam mieliśmy wtedy schowanego w reklamówce w takiej dużej torbie miśka. I zapytaliśmy, czy nam ludzie wierzą, że my tam mamy schowanego miśka, niedźwiedzia. I od razu... Podzieliła się grupa słuchająca nas na powiedzmy dwie, jakieś tam części. Jedni nam wierzyli, drudzy nie. I tak jakoś prowadziliśmy tą rozmowę, że na końcu była puenta że pokazaliśmy tą reklamówkę, że faktycznie tam jest Misiek, i mówimy, i tak samo uwierzcie księżom, kościołowi, kiedy Kościół wypowiada te słowa, to jest ciało Chrystusa. No, to już jest taki mocny przykład. A co, jakby nie było miśka? <laughs> Na oazie też jest ten przykład znany. Tam wiem, że w ramach spotkania i takich rozmów pokazuje się paczkę zapałek. I mówisz jako prowadzący, czy wierzysz, że tam są zapałki. Masz jakieś przedrozumienie, masz jakąś wiedzę, domniemujesz. I od razu zawsze, ktoś się znajdzie, kto powie, nie, nie wierzę w to, że tam są zapałki, bo to może być jakiś podchwyt, nie? To może być jakaś ściema. Okazuje się, że te zapałki zawsze są. I to ten prowadzący udowadnia, że ten proces dawania wiary, ten proces zaufania, no gdzieś jest w człowieku coś takiego, co ci od razu pro, m, prowokuje, nie wiesz temu. No, na pewno takie, że wątpliwości, no nie. To, to wątpliwości, myślę, nie są niczym złym. Wręcz przeciwnie, to tylko pokazuje, że człowiek nie przyjmuje czegoś tak po prostu, bo przyszło. A może dlatego, że bardzo często w życiu mamy doświadczenie, że ktoś nas faktycznie wpuszcza w maliny. Dlatego ciężko jest tak Bogu zawierzyć i uwierzyć. No, może być takie coś, że jest kryzys w ogóle zaufania, no nie takiego w podejściu do drugiego człowieka, do tego, co mówi, ale zobacz, że tu już się pokazują przynajmniej dwie drogi przyjmowania tego, co mówi Pan Bóg, jako prawdziwe. Jedna jest taka, że mam wątpliwości, więc analizuję. Mhm. Mam rozum, potrafię sobie coś przeanalizować, potrafię to przemyśleć, wyciągnąć z tego wnioski i dojść, że to, co Pan Bóg mówi, jest prawdziwe i mamy świadectwa ludzi, którzy w taki sposób. Doszli do wiary chrześcijańskiej, przyjęli chrzest, nawrócili się, zbudowali całe swoje życie. A drugi to jest taki, że ktoś mi powie, ktoś mi powie, słuchaj, zaufaj, bo to jest prawdziwe. Mhm. Nie? Możesz zaufać. Pan Bóg jest godny zaufania. Jak ci to mówi, to co ty teraz powiedziałeś, że pokazujemy hostie i mówimy, że to jest ciało Chrystusa. No nie, Zaufaj, że tak jest. Uwierz, uwierz. Uwierz, no nie? Uwierz. O to mi chodziło, że. Bo, bo w katechizmie to tak ładnie brzmi. No nie? To naprawdę tak, oni to jest, tu lecą totalnie to są, na skróty. To są takie piękne punkty, one bardzo ładnie brzmią, tylko że jak człowiek staje wobec faktu wiary i tej swojej decyzji, aktu, że. I że to jest podobno akt ludzki, no to, to musi być coś, no nie? To mamy już dwie rzeczy, które pomagają. No nie? Jedna to jest taka, że trzeba rozumu użyć i faktycznie się trochę może nawet natrudzić nad tym objawieniem, posiedzieć, zobaczyć. Poczytać, a drugi to jest taki: mieć kogoś, komu na tyle ufam, że jak mi powie, to ja uwierzę, że to jest prawda. Oprzeć się na jego słowie. Oprzeć się na jego słowie. Dlatego wiara chrześcijańska się opiera na świadectwie. I też opiera się na słowie, którym jest Jezus, który sam daje świadectwo o Bogu. I tu też jest zdanie, które chyba już wyczytałem w katechizmie wcześniej, że jeżeli nie dzielisz się wiarą, jeżeli nie dajesz świadectwa wiary, to jest pytanie, czym w ogóle masz. Często można spotkać takie coś, że jak ktoś uwierzy i to tak mocno uwierzy, i to da wiara go gdzieś tak trafi mocno, to on się nie może powstrzymać od szkipi, tego, żeby nie, nie powiedzieć o tym, no nie, że się chce podzielić, że odczytuje to jako coś naprawdę niesamowitego <śm> w życiu i to mam taki wesoły przykład. Pamiętam czasy duszpasterskie, pamiętam te takie spotkania przed y, chrztem, przygotowanie całej rodziny do sakramentu chrztu i zawsze się wtedy przerabia poszczególne pytania, które będą zadawane w czasie liturgii chrzcielnej i tam na końcu są słowa kapłana czy w trakcie te pytania czy wierzysz? Odpowiadają rodzice tak, wierzymy. Czy wierzysz? Tak. Czy wyrzekasz się? Wyrzekam się. I potem ksiądz tak uroczyście, taka jest nasza wiara, której wyznawanie z naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym i wtedy ci rodzice, amen. <laughs> I ten entuzjazm wiary mi nagle znika, takie, takie to jest nieprzeżywane. No, to jest, jest problem z tym, żeby przeżywać wiarę, żeby odkrywać, że to jest coś takiego... Czym chcesz się podzielić, nie? Że aż że, że no, jestem radosny, żyje mnie. że mogę ci o tym no, opowiedzieć. Co żyje we mnie. To bym chciał, żeby zostało nam z tego spotkania, bo to jest, myślę, klucz. Bo jeżeli my patrzymy na, ma, na Abrahama jako mhm. na wzór wiary, no to widzimy człowieka, który tak naprawdę oparł życie na zaufaniu Słowu. Tak. Dostał Słowo... Zaufał mu totalnie, został nomadą, człowiekiem, który ciągle jest w drodze, który nie wie dokąd idzie, dla którego jedynym punktem odniesienia jest relacja do Boga. I to jest niesamowite. To jeżeli ktoś potrafi się wczuć w taką sytuację Abrahama, no to my dzisiaj byśmy mieli ciężko z taką wiarą. Dlatego wypisałem sobie takie pytanie do tej kwestii, nie wiedząc, czy ją poruszymy, kto dzisiaj w życiu naszym jest podobny do Abrahama. W jakich osobach znaleźlibyśmy dziś najwięcej podobieństw do jego życia? I tak sobie wypisałem: na przykład misjonarze. Pamiętasz sytuację Helenki Kmieć? Ta świecka misjonarka pochodząca tak, z Libiąża, tak, tak. która zmarła na misjach w Boliwii podczas nocnego napadu. Ona chciała nieść Jezusa, chciała nieść Ewangelię, zaufała Słowu, zdecydowała się wszystko zostawić. Tu to podobieństwo mi się pokazało. Pojechała na misję, tam głosiła, no i oddała życie. No, jest to już taka forma zbliżona do Abrahama, bo jeszcze misjonarze mają dzisiaj już, że tak powiem, ten plus, że są jakoś zakotwiczeni w misji, która ich posyła, tak, tak, w takiej tak. wspólnocie, która się modli, wspiera, jest obecna. Często misjonarze co kilka lat wracają do domu, żeby jak gdyby nabrać sił. Natomiast no, tutaj Abraham, wychodząc, odcina się od, od tego, co było. On idzie zupełnie. Całkowicie nieznaną rzeczywistość. I to nie tylko, bo misjonarz idzie w miejsce, którego nie zna, do ludzi, których nie zna, do kultury, której nie zna, albo wszędzie mało zna. Natomiast Abraham idzie w miejsce, którego kompletnie nie zna. Nie wie, gdzie to jest na mapie, nie wie, co tam spotka, nie wie, co mu ten Pan Bóg przygotował. Chodzi mi o to, że ta perspektywa wiary Abrahama pięknie pokazuje, że można zaufać Panu Bogu, nawet jeżeli się nie do końca rozumie, co ten Pan Bóg w swoim słowie powiedział. Mhm. Bo nie wierzę, żeby On rozumiał, co znaczy to, że będzie Ojcem wszystkich ludzi. No tak w ogóle dalej. nie wiedział, nie? Jak co to znaczy Ziemia obiecana? Nie miał. No nie? Co, to, co to znaczy, że będzie miał potomstwo liczne jak ziarnka piasku? To my to teraz rozumiemy, to co często powtarzasz. Z perspektywy dopiero widzimy, jak w to Proroctwo, i obietnica, i spełnienie. I spełnienie, no nie? Ale czując się, próbując się wczuć to, co przeżywa Abraham w tym momencie, <laughs> powołania, no to, to już myślę, że jest pierwszy dla nas taki sygnał, że w tej relacji z Panem Bogiem, relacji wiary, no trzeba mieć niesamowite zaufanie, nawet jeżeli się wszystkiego nie rozumie. No i pewnie dzisiaj dlatego tak popularny jest kult Jezusa Miłosiernego, gdzie wszystko się opiera o to słówko: Ufam Tobie. Tak, na Tobie buduje zaufanie. Ty jesteś punktem odniesienia i takiego zakotwiczenia. Mam jeszcze takie do powiedzenia, które sobie wypisałem, ale nie wiem, czy zdążymy je poruszyć w tym odcinku. Yy, wiara. Dziedziczyć czy wybierać? Nie kłóci się ze sobą. Z jednej strony zawsze wiara będzie czymś, co w jakimś stopniu się dziedziczy, bo żyjemy w kulturze, która jest oparta na chrześcijaństwie, czy tak. tego ktoś chce, czy nie chce. I zawsze wiara musi być własną decyzją. Nie da się inaczej. Znaczy można przeżyć życie dziedzicząc bez decyzji, ale nigdy nie będzie to taka żywa, prawdziwa wiara. Dokładnie. I sobie tutaj jeszcze wypisałem, bo w tym fragmencie katechizmu bardzo często pojawiają się takie różne podejścia do definicji wiary. Katechizm na różne sposoby próbuje tą wiarę zdefiniować w prostych zdaniach. Polecamy, zachęcamy, żeby sobie to zerknąć. Natomiast powiem Ci, co wczoraj doświadczyłem. Byłem na pogrzebie kilka dni temu zmarł na Pilsku mężczyzna, który jeździł na nartach próbowano go ratować niestety nie udało się byłem na tym pogrzebie jestem tam zaprzyjaźniony z rodziną tego zmarłego ksiądz mówił kazanie mówił o tym, co robi Bóg w naszym życiu mówił o, mówił o wskrzeszeniu Łazarza i mówił też o innych wskrzeszeniach nie wiem, czy zauważyłeś, Jezus aż trzy razy w Ewangelii kogoś wskrzesza po raz pierwszy usłyszałem, że kaznodzieja to ładnie zestawia, bo przecież wskrzesza córkę Jaira, wskrzesza młodzieńca Znain i Łazarza. I tak. każdy z tych kolejnych wskrzeszeń było już w późniejszym stanie po śmierci. Dziewczynka dopiero co zmarła, ten już był na marach, a i Łazarz był już... W grobie. Cztery dni. I kaznodzieja mówi, że to są obrazy tego, że Pan Bóg na każdym etapie życia może nam pomóc przyjść ze swoją łaską. No i mniejsza o to. Natomiast wiedząc, że będziemy dzisiaj nagrywać podcast o wierze, Próbując zrobić taką definicję wiary, żeby ją przedstawić, pokazać, opowiedzieć, to wtedy wróciłem myślami do grobu Jezusa. Bo ten kaznodzieja powiedział, że grób Jezusa jest pusty, ale jest pełny wiary. I tak pomyślałem, że wiara to jest to wszystko, co my doświadczamy jako pielgrzymi, wchodząc do grobu Jezusa. Jak wchodzisz do grobu Jezusa w Jerozolimie. Być może ci, co tego słuchają, mieli takie doświadczenia, chociaż niektórzy, to masz taką świadomość, że tu był Jezus. Że on stąd wyszedł i to się nie kończy, i że ja stąd wyjdę. I dla mnie to był obraz wiary, że ja wchodząc tam, wiem, że tu był Jezus. Jestem tu ze względu na Jezusa, że to się nie kończy i ja stąd zaraz wyjdę, bo przewodnik powie koniec czasu, wychodzimy. I to samo było dla mnie obrazem wiary w życiu. W moim życiu jest Jezus, ja jestem w jego życiu i męce śmierci zanurzone przez chrzest to się nie kończy tu i teraz, ja z tego wyjdę i będzie jeszcze lepiej. No i taki sobie obraz wiary wymyśliłem. No to, jak nawiązując do tego, bo mnie to od razu tak kojarzy się z, pewnym, z pewną rzeczą, którą kiedyś przeczytałem na temat pustego grobu, że jaka jest różnica w byciu władcą, czy królem, czy kimś, kto w jakiś sposób chce prowadzić człowieka między Jezusem, a światowymi przywódcami, którzy chcieli mieć takie miejsce w hmm. historii. Oni nadal są w mauzoleum. A Jezus, Jezusa grób jest pusty. To pokazuje, gdzie jest kto, no nie? Tamci zostali i, i, i są czczeni w tym grobie, a my nie czcimy Jezusa w grobie, tylko żywego. Nie, to jest ta gwarancja prawdy. W ogóle ja się bardzo często spotykam w świadectwach ludzi takich mocno wierzących, że pusty grób to jest jeden z najmocniejszych dowodów na to, że... Nie tylko Chrystus martwych stał, ale że Pan Bóg mówi prawdę. Amen, amen. amen.